Cześć, witajcie. Jest niedziela, godzina 13, niemalże za 7 minut. Ja jestem w samochodzie i jadę z Łodzi w stronę Ostrowa Wielkopolskiego na festyn lotniczy w Michałkowie. Wczoraj już w sobotę on się rozpoczął, ale pogoda była pod psem. Duże opady deszczu. Na szczęście niezbyt niska podstawa chmur, dzięki czemu tam jakieś pierwsze pokazy się odbyły. No ale nie ma porównania do pogody dziś, jest idealna, chociaż no, obawiałem się podmokłych terenów tam, jest to lotnisko trawiaste, więc i zakupiłem sobie nowe obuwie markowe w sklepie Obi, mam tutaj na myśli deszczowce, sexy zielone i zobaczymy, czy będzie konieczność w nich chodzić. Czy może już tam wszystko jakoś zdąży wyschnąć. Pierwsze pokazy zaczynają się chyba o 13, więc jestem spóźniony. Dopiero minąłem gdzieś tutaj zbiornik Jeziorsko, więc jeszcze godzina drogi i będę na miejscu. Tak więc do zobaczenia na lotnisku w Michałkowie. I już jesteśmy na miejscu. Niestety jeszcze jakaś kolejka samochodów przed nami. Jak słyszycie, już na skanerku sobie nasłuchuję, co tutaj się dzieje. Także już mam nadzieję za chwilę do zobaczenia na lotnisku. Gotowy, zgadzam, zbierałeś mi na wewer. Tak, jedna prosta. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cześć, z tej strony Michał i to jest kanał Robię Strony. Jak już pewnie wiecie ze wstępu, jestem w Ostrowie Wielkopolskim na lotnisku w Michałkowie. Eko Papa Oscar Mike, taki jest kodikao tego lotniska. No i tutaj regularnie teraz odbywają się starty i lądowania na pasie 1.0. Jestem przy progu, także może być głośno. Właśnie ustawiają się dwie ekstry zespołu Red Bull do pokazu akrobacji. I tej akrobacji tutaj jest co niemiara, co chwila praktycznie jest co oglądać. Jestem pod wielkim wrażeniem, że impreza, można by powiedzieć, w małym Ostrowie. Nie chcę ujmować tu nikomu, no ale jakby marketing związany z na przykład imprezą Airshow w Radomiu jest ogromny. Pieniądze tam pewnie też są wielkie władowane w ten event, a taki festyn w Ostrowie niczym tu praktycznie nie ustępuje. Mnie wręcz podoba się bardziej, ze względu na to, że jest mniej wojska, więcej samolotów cywilnych i więcej akrobacji. Jest naprawdę ciekawie, nie ma co się nudzić. Ciężko oczywiście było nagrywać coś ciekawego, ze względu na, po pierwsze, mały zoom w moim aparacie, po drugie,
nie zdążyłem załatwić sobie chociażby wejścia prasowego. Być może otrzymałbym je, gdybym wcześniej zdecydował się, że będę tutaj jechał po prostu. Pogoda, tak jak już wam wcześniej wspominałem, prognozy nie były najlepsze. Pogoda wczoraj wręcz tragiczna. Do teraz w wielu miejscach jest po prostu, no może nie bagno, ale no, jest dosyć rozmokły teren. Ale kalosze zostały w samochodzie, nie chodzę w nich i jakoś daję radę. Podziwiam panie, które chodzą tutaj w obcasikach czy w jakichś białych, koronkowych kozaczkach. No po prostu mega, wybrać się na lotnisko trawiaste w takim obuwiu. No, wracam do tego, czemu tutaj to nagrywam. Pomyślałem, że skoro materiał no, nie będzie najdłuższy i najwyższych lotów pod względem ograniczeń sprzętowych, jakie posiadam, to pomyślałem, że nagram sobie takiego vloga na kanał. Rzadko jakieś takie vlogi gadane nagrywam, a sceneria myślę fajna. Tutaj nie widzicie, cały sznur aut już wyjeżdża wyjeżdża z parkingu. Także nie mam co się śpieszyć z uciekaniem z tego lotniska, bo po prostu i tak będę stał w korkach. Więc równie dobrze mogę poczekać, chyba aż wszyscy wyjadą. A nuż coś ciekawego się tu jeszcze zdarzy przez ten czas. Okej, zacznę tak od... W sumie nie mam żadnej listy, może sobie powinienem przygotować te tematy, ale będzie to wszystko jakoś tak na spontanie. Zacznę od tego, że kanał już ma 700 subskrypcji i zbliża się do 100 tysięcy wyświetleń na filmach i jest to coś niesamowitego. Dzięki każdemu z was, zarówno tym, którzy są nowi, świeży, jak i tym, którzy już od samego początku tutaj ze mną razem na kanale, powiedzmy, spędzają czas. Druga sprawa to oczywiście konkurs, w którym brałem udział i może nie każdy śledzi mojego Facebooka i wie, że udało się zdobyć trzecie miejsce, a to oznacza, że wygrałem 3000 zł, które oczywiście zasilą mój budżet na zrobienie licencji pilota turystycznego. Prawdopodobnie nie będzie to w tym roku, być może w następnym, chyba że uda się jeszcze jakiś konkurs wygrać, bądź jakieś inne dofinansowanie zyskać, byłoby super. Ale już pogodziłem się z tym, że trochę dłużej poczekam i w następnym roku ostro biorę się, myślę, do robienia licencji. Kolejna sprawa, filmy na kanale. Jak widzicie, no może widzicie, może nie widzicie, to wam teraz o tym opowiem. Ostatnio staram się trochę uregulować jakby to, co wrzucam. Pojawiła się m.in. seria z dziennika pilota Delphin Sky, gdzie głównie ostatnio były odcinki Duke'em, ale niewykluczone, że pojawią się też odcinki kręcone innymi samolotami, szczególnie być może Cessną i Piperem. Jakim Piperem, zapytacie, a to zaraz wam powiem. Oprócz tego wrzucam jakieś serie związane z rajdami czy eventami przeprowadzanymi na Wacim i to również będzie w takiej formie jak teraz wrzucane. Jak też pewnie zauważycie, każdy taki film ma często grubo około 2 godzin, może nawet więcej. No nie jest to mało i podejrzewam, że nie każdy ma czas czy chęci oglądać takie długie materiały i brakuje mi na kanale takiej takiej formy krótkiej, krótszej, 5-10-minutowej, a być może dzięki temu częściej nagrywanej, chociaż zazwyczaj jest tak, że nawet film 5-minutowy wymaga często jakichś 3 godzin nagrywania, przygotowania, obróbki. Nie jest to wcale takie proste, jak powiedzmy jakaś tam rozgrywka w League of Legends czy StarCraftie. Ale planuję rozruszać na nowo, nazwijmy to latanie dla opornych. W pierwszym odcinku, jaki się pojawił, wykonywałem kręgi, był to długi materiał. I teraz myślę, żeby zmienić podejście trochę. Nie będą to filmy na przykład godzinne, dwugodzinne, tutorialowe totalnie, plus na przykład wykonywane na Wacim i tak dalej. Tylko w formie takiej 5-10-minutowej będę chciał przybliżać wam różne tematy związane z właśnie lotnictwem, tym małym lotnictwem szczególnie. Owszem, będę musiał się też poświęcić trochę czasu, żeby najpierw sam się przygotować do takiego filmu. Ale myślę, że wam się spodobają. No takie tematy jak na początek przychodzą mi do głowy, wydają się może banalne, ale nie dla każdego. To chociażby jak samolot skręca, czy dlaczego podczas rozbiegu ucieka on z osi pasa i musimy go odpowiednio kontrować.
takie i inne szczegóły chciałbym Wam przedstawiać, po prostu tak, abyście mogli doskonalić swoje umiejętności wirtualne, pilotażowe. No i trzecią rzeczą, która na pewno pojawi się na kanale, a to za sprawą Avermedii, którą również udało mi się dzięki Wam po części wygrać w konkursie przeprowadzonym na profilu Kamila Szejta, to będą filmy z Dasha. Otóż Avermedia pozwala mi nagrywać materiał dużo mniej obciążając komputer, co było problemem w przypadku Dasha plus lotów jeszcze na przykład na Wacim. Teraz mam nadzieję ten problem zniknie. Znikną, mam nadzieję, też problemy z synchronizacją dźwięku, które ostatnio po prostu przy materiałach dwugodzinnych doprowadzały mnie do szału, bo spróbujcie sobie synchronizować dwugodzinny materiał, który jest zdesynchronizowany i nie w określony sposób, tylko po prostu wszędzie wszystko jest w innym miejscu. Jedną rzecz synchronizujesz, to inne i tak się psują. Jest to tak upierdliwa rzecz i zajmuje, no jak jest materiał dwugodzinny, to i 4 godziny można na takiej synchronizacji spędzić. A jeszcze rendering i uploading, no to po prostu nie brakuje nerw i czasu czasami. W każdym razie mam nadzieję, że ta Avermedia rozwiąże wszelkie problemy i pojawią się odcinki z Dasha. Możecie proponować tam w komentarzach, nawet pod tym filmem, co byście chcieli zobaczyć. Prawdopodobnie ktoś napisze, że chciałby zobaczyć loty zagraniczne. Niedługo staram się zrealizować takie filmy, takie loty, ale póki co piszcie, jakie polskie lotniska chcielibyście, żebym ten Dasha na przykład odwiedził. No i wrócę do tematu tego Pipera. Otóż, jak pewnie spodziewacie się, wychodzi model samolotu Piper, Cherokee, od A2A, czyli możemy się spodziewać tak samo dobrze wykonanego, a nawet lepiej, wydaje mi się, modelu niż Cessna 172. Dlaczego lepiej? Bo na przykład odzorowana jest elektryka i działanie bezpieczników. Są już pierwsze filmy, coś po prostu niesamowitego. O ile sam wygląd Pipera i jego kokpitu jakoś nie ujmuje mnie za serce, wolę Cessnę, no o tyle, gdyby to zrobiła inna firma, to w ogóle bym nie pomyślał, żeby kupić, tym bardziej, że ostatnio jakiś Piper od Alabeo wyszedł i ani na chwilę nie złapałem się za portfel, ale widząc filmy A2A, od razu wiem, że chcę ten model i wiem, że go będę miał i w dodatku będę miał go za darmo dzięki uprzejmości A2A. Po tym, jak razem z nimi przeprowadzaliśmy konkurs, bodajże na 300 subskrypcji na moim kanale, udało mi się również otrzymać obietnicę tego, że otrzymam taką, powiedzmy, dziennikarską wersję Pipera. Także możecie się spodziewać już w pierwszym tygodniu po publikacji, po jego wydaniu, u mnie jakiegoś filmu oceniającego go, przedstawiającego jego możliwości, no i w całej później serii różnych filmów, czy to z Wacim, czy nie z Wacim, czy to w Delphin Sky, czy nie, gdzie będę latał tym samolotem, bo na pewno będzie super. No, po prostu nie ma opcji, żeby on nie był super. Czekam na niego z niecierpliwością. No i wracając też do tych lotów Dashem, to tak samo czekam, nie tylko ja, na wersję Pro, która umożliwi coś, czego no jeszcze praktycznie nie ma. To znaczy Shared Cockpit. Oczywiście Shared Cockpit jest nawet w domyślnym multiplayerze FSX-owym, ale nie jest dostępny na żadnym niemalże zaawansowanym samolocie. Takim średnio zaawansowanym, powiedzmy, i średnim, jeśli chodzi o rozmiary samolotem, to chociażby właśnie Duke Turbine. On pozwala na bardzo fajne loty w Shared Cockpit, no ale żadne Airbusy, Boeingi czy właśnie Dash póki co nie. No i Dash ma być tym pierwszym. Także czekamy na wersję Pro. Mam nadzieję, że do wakacji ją wydadzą. Moi znajomi już Dasze mają zakupione, to też czekają tylko aż Pro wyjdzie, dokupują wtedy pewnie te dodatki i będziemy kręcić. Wręcz nawet 3 osoby mogą w takim jednym samolocie lecieć, więc będzie to coś super. A wracając do tego, co się dzieje na festynie, to obszedłem tutaj stanowiska, czy tam namioty, nie wiem jak to nazwać. No oczywiście, jak to na festynie, ta masa takiego trochę shitu, cała masa gastronomii. Ale było jedno ciekawe stanowisko, Smyki na start nazywało się. Jest to taka, nie wiem jak to nazwać, pod patronatem też przeglądu lotniczego, jest to taka akcja propagująca lotnictwo, szybownictwo wśród najmłodszych. Ja się z tą nazwą już gdzieś spotkałem, nie pamiętam tylko gdzie.
No i mieli do dyspozycji, no do dyspozycji, mieli w ofercie czasopismo z kartonowym modelem szybowca, do papierowym do sklejania, i posiadali również takie chyba styropianowe szybowce, smyk, nie jestem pewien, ale taki jeden zakupiłem dla mojej siostrzenicy Darii, no i z wujkiem będzie pierwszy szybowiec i model swój, myślę, składać, bo już bardzo lubi, jak chociażby samoloty z papieru, jej wujek zrobi. I to by było chyba na tyle, będę się już z Wami żegnał, przejdę się jeszcze tutaj, chciałbym zaczepić gdzieś na przykład Artura Kielaka i zrobić sobie z nim zdjęcie. On i Jurgi zdali tutaj niesamowite popisy, powiem Wam, że w Radomiu chyba nie widziałem tego typu akrobacji, nie wiem czemu, tak, albo nie zwróciłem uwagi. Pierwszy raz tak naprawdę na oczy widziałem, że samolot może jakby zawisnąć w powietrzu, i nie mówię tutaj o śmigłowcu, tylko właśnie o samolocie Jurgisa czy Artura. Coś niesamowitego, no po prostu śmigło skierowane w chmury, samolot stoi w miejscu i nie spada, no oczywiście przez jakiś czas tylko, ale robi to pioruńskie wrażenie. Także dzięki za dotychczasowe oglądanie, zapraszam już teraz na kolejne filmy. Trzymajcie się i starajcie się realizować swoje marzenia. Cześć! Zatrzymałem się jeszcze na chwilę tutaj nad Jeziorskiem. Zaraz Wam pokażę, jakie piękne tutaj są widoki. No i na stacji benzynowej też jeszcze moją uwagę przykuło okazjonalne opakowanie Red Bulla specjalnie na Air Race. Zaraz Wam je zaprezentuję. Tak ono sobie wygląda. No i od razu skusiłem się, aby sobie Red Bulla zakupić, a to właśnie ze względu na te pokazy, które zaprezentował w Michałkowie. No bo czy to jest ważne, że ten Red Bull kosztuje 8 zł, a inny energetyk kosztuje 3 zł, gdy jednocześnie Red Bull taką masę kasy wkłada w promocję lotnictwa, różnego typu właśnie akcje, chociażby jak skok Felixa, czy tą serię wyścigów Red Bull Air Race i masę innych eventów. Dlatego od czasu do czasu można Red Bulla sobie zakupić i w ten sposób też wesprzeć tą firmę w tym, jak wydają pieniądze później na lotnictwo. Wasze zdrowie i do zobaczenia w kolejnych filmach.